W arenie Ursynów już po raz piąty ponad 140 szermierzy z 18 krajów świata rywalizowało w memoriałowych zawodach o floret Witolda Wojdy. Ten słynny polski szermierz dwukrotnie zdobył złoty medal olimpijski. Na igrzyskach w Monachium zwyciężył zarówno w konkurencji indywidualnej, jak i z całą drużyną. Floret jest zdaniem wielu bronią wymagającą największej precyzji i doskonałości. W zawodach pod wezwaniem "Szukamy następcy mistrza olimpijskiego" zwyciężył Węgier Daniel Dosa. Najlepszy Polak Dominik Przyłuski był 12.